Już jesteśmy z powrotem, drodzy państwo. Manifa rozrzedziła się i umożliwiła nam na zaproszenie gości do naszego studio. Widzieliście państwo, co tam się w sercu Warszawy działo. Z nami już są Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy. Dobry wieczór. Witam pana. I pan Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców Pracodawców. Witam panów serdecznie. Mówiliśmy dzisiaj dużo o marcu 68, ale drugim ważnym tematem dzisiaj jest 8 marca, stąd manifa, są prawa kobiet. I stąd pytanie, drodzy panowie, czy prawa kobiet w Polsce są zagrożone? Czy jest powód do jakiegoś alarmu w tej sprawie, panie przewodniczący? To zależy, jak na to patrzeć. No, jeżeli się patrzy na jakieś fakty i cyfry i tak dalej, to kobiety w Polsce mają się znacznie lepiej niż w większości krajów zachodnich. Natomiast na przykład w krajach skandynawskich mamy przypiętą gębę kraju, który kobiety gnębi. I mieliśmy taką zabawną dość historię w historii naszej brukselskiej, że pewna organizacja, którą chcieliśmy pozyskać do walki o polskich pracowników delegowanych, uzależniła to od tego, czy my potępimy nasz rząd od tego, że on no te kobiety męczy, tak? No nie męczy kobiet, ale znowu tutaj ja będę tutaj adwokatem feministek, nie wiem czy Diavoli, czy Angeli, ale w każdym razie, drodzy panowie, z danych Fundacji Liderek Biznesu wynika, że w spółkach giełdowych tylko 10% zarządu to są kobiety. Czy to jest normalna sytuacja? Czy to można uznać już za jakąś anomalię, która może spowodować, że faktycznie mamy taką gębę w Skandynawii? Jak pan myśli? Są różne badania dotyczące pozycji kobiet na rynku pracy i badania, które ja widziałem wczoraj lub przedwczoraj, wskazywały, że w Polsce mamy jedną z najniższych w Europie luk pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, znacznie niższą niż w niektórych państwach Europy Zachodniej. Pokażmy to wideo. My mamy taki plik, który to ilustruje. Wejdę panu słowo tylko dlatego, żeby wywołać tą ilustrację. To jest ten plik płaca. Proszę bardzo. Więc moim zdaniem nie powinniśmy wyciągać zbyt prostych wniosków. I tutaj zobaczmy. Widzicie państwo, tam na dole jest gdzieś Polska. Te dwie skały, płace kobiet i płace mężczyzn, są najbliżej w tym miejscu, gdzie na tej szali, gdzie wśród różnych państw jest Polska. A kto ma największy rozdziew, kto ma największy rozrzut? No między innymi na przykład, drodzy państwo, Niemcy. Tam jest duża różnica między płacami kobiet a mężczyzn. Nie wcale w Polsce. I to ta ilustracja, ten plakat to ilustruje, właśnie pokazuje. Niemcy, Czechy, Austria, Anglia. No tak, czyli można by powiedzieć, że wynika z tego, że polska kultura, w polskiej kulturze jest traktowanie kobiet i mężczyzn w dużo, jakby to powiedzieć, bardziej równy sposób, jako rywalizujących na równiejszych zasadach niż w wielu innych państwach. Natomiast ta dysproporcja ilości, liczby kobiet w jakichś kierowniczych gremiach, powiedziałbym, że moim zdaniem jest tu pewna analogia też do polityki. Każdy, kto się angażuje w politykę, wie, że kobiety mające taki bardzo przywódczy temperament są zjawiskiem dużo rzadszym niż kobiety, niż mężczyźni mający takie tendencje do przywództwa. Tak po prostu nas Pan Bóg stworzył i te pewne charaktery nie są rozdzielone pomiędzy płciami równomiernie. W związku z czym założenie, że musimy to wyrównać, żeby było 50-50, może być po prostu wbrew naturze kobiet i wydaje mi się, że nie ma co żadnymi regulacjami zmuszać, żeby to się zmieniło. Jeżeli na przykład wśród ludzi aktywnych, obywateli aktywnych politycznie, wchodzących jako członkowie w partii politycznej, proporcja pomiędzy mężczyznami a kobietami waha się pomiędzy 1 do 9, a 2 do 8, bo tak to mniej więcej wygląda, może za wyjątkiem jakiejś partii kobiet czy skrajnej lewicy, no to im wyżej, tym mniej jest kobiet zdeterminowanych do walki o tą władzę taką, to być może w spółkach akcyjnych jest podobnie. No właśnie, dlaczego kobiety, no uznaliśmy, że rozmawiamy w gronie męskim o kobietach, bo wydało nam się to też takie być może ciekawe dla kobiet, być może właśnie ta opinia będzie ciekawa dla kobiet, stąd taka u nas męska obsada tej rozmowy. I wracając do tematu i konkretnych spraw, przecież tak jest,
że przedsiębiorcy nie najchętniej zatrudniają kobiety. Przecież jest coś takiego. Ja tutaj wywodzimy się obaj z kręgu przedsiębiorców, przedsiębiorczości, zatrudniamy także kobiety i wiemy, że są pewne elementy, no mam nadzieję, że pan mi je wymieni, które powodują, że no, no jest taka obawa, czy pewna trudność w zatrudnianiu kobiet. Czy pan się z tym zgadza? Znaczy, zależy do czego, no bo no tu tak. Przedsiębiorcy, zależy jaki rodzaj pracy to jest. To głównie, jeżeli chodzi o mniejsze zaangażowanie kobiet, czy mniejszą liczbę ich na stanowiskach kierowniczych, no to wynika to jakby, to jest bardziej po stronie kobiet niż po stronie przedsiębiorców, no bo mają trochę inne priorytety i generalnie, jak pan też mówił, no jest mniej o takim przywódczym charakterze. Natomiast no ta różnica płac, no to jest kwestia wyceny rynkowej. Znaczy rynek pracy kobiet wycenia niżej, nie z tego powodu, że kobiety gorzej pracują, czy są słabsze, czy tak dalej, tylko ich praca jest obarczona większym ryzykiem. Znaczy ryzykiem zajścia w ciążę, ryzykiem pozostania z dzieckiem w domu w czasie urlopu. No i rynek to dyskontuje, tak? W ten sposób, że tą pracę wycenia niżej. I teraz od razu wszystkie feministki, wszystkie środowiska kobiece rzucą się na nas, bo jak można powiedzieć ryzyko o zajściu w ciążę, ale no jest to ryzyko biznesowe, no bo po prostu przedsiębiorca, można tutaj różne stosować tłumaczenia, ale to najprostsze jest prawdziwe. Przedsiębiorca chce mieć pracownika, który będzie pracował, a jednak pójście na urlop macierzyński w Polsce, no czy w ogóle, no jest powodem do tego, że tego pracownika nie ma i do powodem do straty na przykład w firmie, szczególnie gdy to jest firma mała i ten jeden pracownik, a jest ich może w ogóle trzech albo pięciu, jest filarem i osią tej firmy małej. Stąd jest ta niższa wycena rynkowa pracy kobiet. I moim zdaniem, pozwólcie panowie na taką tezę, no jest to chore, że środowiska feministyczne poddają to jako argument. Po prostu kobiety są inne od mężczyzn i przyznacie chyba, a może nie, że no, że nie można tak samo traktować kobiet, jak i mężczyzn na rynku pracy, bo po prostu mają inną fizjologię, urodę, priorytety, jak pan powiedział, i po prostu tak to już Pan Bóg ułożył. I jak tu można walczyć o prawa, które są wbrew prawom przyrodzonym? To już było, kobiety na traktory, prawda? Tak, zgodziłbym się, że nie można traktować tak samo, natomiast trzeba starać się traktować sprawiedliwie. I to jest różnica, powiedziałbym, pomiędzy spojrzeniem konserwatywnym a spojrzeniem lewicowym. Lewica chce wszędzie zmierzać do mechanicznie pojętej równości. Natomiast konserwatywne spojrzenie, czy też wywodzące się z filozofii chrześcijańskiej, chce poszukiwać sprawiedliwości. I sprawiedliwość w klasycznym ujęciu polega na oddaniu tego, co się należy. Być może kobietom należy się nawet więcej niż mężczyznom ze względu na większe obowiązki, które mają związane z macierzyństwem, z rodzicielstwem, większe trudy, które ponoszą. Więc tę wycenę rynkową w mojej ocenie należałoby, o której wspomniał tutaj pan, mówiąc, referując punkt widzenia przedsiębiorców, po to mamy państwo, po to mamy polityki publiczne, żeby te mechanizmy rynkowe korygować w interesie, właśnie w duchu dobra wspólnego. A duch dobra wspólnego jest taki, żeby kobiety, które decydują się na dzieci, nie były karane przez społeczeństwo, ale były nagradzane. W związku z czym na przykład jest kwestia dyskryminacji czy niesprawiedliwej emerytur, prawda? Matki, które decydują się na dzieci, nie mają naliczanych składek, później otrzymują niższe emerytury, mimo że ich wysiłek dla posiadania i wychowania tych dzieci jest bardzo korzystny społecznie, bo my tych dzieci potrzebujemy, prawda? Więc trzeba tak wyregulować polityki publiczne, aby przedsiębiorcy nie musieli bać się, że właśnie będą ponosić koszty z tytułu właściwego zachowania kobiet, bo decydowanie się na dzieci przez kobiety jest właściwą decyzją, nie jest ryzykiem, nie jest błędem. Zebrał pan, żeby brawa, kobiety... Słyszę te brawa w reżyserce, słyszę te brawa naszych widzów na łączach. Wiele kobiet na pewno kibicuje pana opinii, ale żeby zilustrować ten mechaniczny, socjalistyczny, powiedzielibyśmy, stosunek do pracy kobiet, zobaczmy fragment pewnej komedii. Kobieta pracująca, znacie to państwo? Co pani tutaj robi? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Pracowałam już pod ziemią, jako pilot po grocie solnej Wieliczce, na ziemi jako pilot transportów z niebezpiecznym ładunkiem, a teraz pracuję nad ziemią. Też jako pilot? Nie, jako specjalista do walki z piractwem powietrznym. Pani? Ja żadnej pracy się nie boję.
8 razy już mnie porywano. Tak, na Bliski Wschód, na Daleki Wschód, na Zachód i do Konina. Do Konina? No tak, bo pasażer spieszył się na ślub, swój własny zresztą, do Konina i steroryzował. Nieodżałowana pani Kwiatkowska i kobieta pracująca. I to jest chyba dobra ilustracja i dobry przyczynek do takiego to pytania. Panie prezesie, czy pan widział kiedyś kobietę, która odniosła sukces w biznesie, która nie poświęciłaby na tym ołtarzu sukcesu w biznesie swojej rodziny? No tak jak ta kobieta pracująca swojego domu, swoich dzieci. No znaczy najczęściej taki w ogóle sukces, czy to mężczyzny, czy kobiety, tutaj no, to bez znaczenia jest płeć, wydaje mi się. No jest jednak konieczne zaangażowanie się na tam na 110% możliwości i poświęcanie dość dużo czasu, przynajmniej w pierwszym pokoleniu, tak? Że to już jest majątek dziedziczony, to już może trochę mniej. Natomiast no, w tym pierwszym pokoleniu, no to rzeczywiście wtedy ta rodzina jakoś cierpi, ale no ona cierpi również ze strony mężczyzn, tak? No bo jak mężczyzny nie ma w domu, no to też ta rodzina cierpi. No chyba, chociaż z drugiej strony chyba brak mężczyzny w domu, w sensie takim, że on pracuje od rana do wieczora, jest trochę mniej uciążliwy dla dzieci niż no brak kobiety. Tu ciągle mówimy o tych rolach w społeczeństwie. No bo one są. No one są właśnie. Rzeczywistość, no ale... I dlatego czy powinniśmy tak bardzo promować kobiety w męskich zawodach, czy tak bardzo promować, co robi Lewica, kobiety pracujące właśnie? Z jedną rzeczą się chcę nie zgodzić. Cieszę się, że jakaś różnica pomiędzy nami może wybrzmi. Wydaje mi się, że jednak... nieobecność mężczyzny może być dla rodziny w domu jeszcze bardziej dotkliwa niż znaczy mężczyzna jest potrzebny w domu, może jedynie różnica jest na tym etapie tej opieki niemowlęcej, gdzie ze względów powiedzielibyśmy biologicznych czy fizjologicznych to kobieta ma główną rolę do odegrania. Natomiast natomiast oczywiście możemy to różnicować, pytanie o jakie mówimy, ale rzeczywiście jest taki stereotyp, że ten facet może ten dom niejako opuścić prawie i przynosić tylko pieniądze i to jest zły stereotyp, który tak naprawdę niszczy rodziny i myślę, że nie powinniśmy go akceptować. No tak, a wróćmy na chwileczkę jeszcze do świata polityki, polityki biznesu. Co myślicie panowie o tym parytecie, który w tej chwili panuje, no także na listach wyborczych, że musi być równa ilość kobiet i mężczyzn? Nie do końca równa, natomiast 35%. Natomiast ja jestem bardzo zdziwiony, moim zdaniem jest to kolejny dowód na to, że PiS jest partią pozornie konserwatywną, pozornie prawicową, że PiS nie zniósł tego parytetu. Tym bardziej, że oprotestowywał go, jeśli dobrze pamiętam, kiedy wprowadzała go Platforma. Jest to jeden z wielu przykładów na to, że PiS pewne rzeczy będąc w opozycji krytykował, a po dojściu do władzy już mu nie przeszkadzają. Czy to sztuczne dążenie do połowicznego udziału kobiet i połowicznego mężczyzn jest pana zdaniem dobre, słuszne? No to w ogóle takie tam rozróżnianie płci w tego typu rzeczach to rzecz taka dosyć wulgarna, bym powiedział. Uważam, że to jest zła regulacja i powinna zostać zniesiona. Te kobiety, które chcą uczestniczyć w polityce, one sobie świetnie same dają radę. Natomiast no, nie wiem, w praktyce pan mówił 2:9:1, 8:2. I pewnie to w praktyce tak wygląda, no, że tyle kobiet jest zainteresowanych karierą polityczną i tylu mężczyzn. Na siłę zmienianie tego i tam próba. No to jest takie obraźliwe też dla tych kobiet, no bo przecież... Znaczy, przede wszystkim to powoduje jedną rzecz, jeżeli pozwoli pan, że wejdę w słowo, to powoduje ten parytet, który jest niby pro kobiecy, on powoduje, że w najbliższych wyborach samorządowych już we wrześniu, październiku tysiące kobiet w całym kraju będą traktowane bardzo instrumentalnie. To znaczy wszystkie komitety wyborcze będą robić łapanki na matki, żony i kochanki, które podpiszą papiery po to tylko, żeby zarejestrować listy, ponieważ w żadnym środowisku nie ma, bo efektywnie te 35%, żeby spełnić, to będzie przy małych listach, to będzie nawet 40-50% osób umieszczonych na listach. I oczywiście ta proporcja jest mniej więcej tak, jak powiedziałem, może w przypadku liberalnych czy lewicowych partii tam jest 3-7, może czasem 6-4, ale nie jest taka, jak z parytetu wynika, więc to spowoduje łapankę na kobiety niezainteresowane polityką, które będą podpisywać dokumenty. Ich nazwiska, tak, po to, żeby zrobić swoim tam synom, mężom, czy właśnie braciom przysługę, czy kolegom,
przysługę po to, żeby oni mogli wystartować do samorządu i będą dawać swoje nazwiska jako takie figurantki. To jest efekt polityki feministek. No ale też popatrzmy, no, czy coś złego się kobietom dzieje, bo ja tego kompletnie nie rozumiem. No zobaczmy, Ewa Kopacz, pani Hanna Suchocka, pani Beata Szydło. No, jak popatrzeć na politykę polską, to silne kobiety, no już nie mówię o tradycji historycznej, moglibyśmy tutaj sięgać do średniowiecza, do kultu Matki Boskiej, ale silne kobiety są składową tego naszego patrzenia na świat polityki, na sprawy publiczne. Więc jaki sens poza takim no, spełnieniem postulatów lewicy, tych europejskich tendencji, jaki sens ma takie działanie i budowanie tych parytetów? Panie redaktorze, a jaki sens ma ze strony lobby LGBT atakowanie tradycyjnej rodziny? Można powiedzieć, że to powinno być poza obszarem ich zainteresowania, prawda? Ale nie jest. Otóż po prostu za tym wszystkim stoi pewna szczególna ideologia i za feminizmem, i za LGBT. Ideologia rozwalenia tradycyjnych stosunków społecznych. I to po prostu póki nie ma 50-50 z punktu widzenia właśnie takiego lewicowego feminizmu, to jest po prostu dla nich taka zadra, która po prostu świat nie pasuje do ich utopii. I trzeba ten świat odpowiednio przemodelować przemocą przepisu prawnego, grantem, prawda, czy jakimś tam konceptem jakiejś tam pozytywnej dyskryminacji. A wracając do spraw technicznych, do biznesu, jak spowodować, no bo naprawdę na naszym forum i wszędzie, gdzie pojawiają się sprawy praw kobiet, ja nie mówię o tych obyczajowych, mówię o tych w życiu biznesowym, ekonomicznym, publicznym, to pojawia się sprawa właśnie tej niechęci do zatrudniania przez pracodawców. Jak spowodować, jak to powinno wyglądać, żeby pracodawca nie bał się, że kobieta ucieknie mu na macierzyński, że będzie musiał płacić potem za ten urlop, który wzięła w międzyczasie na wychowawczy, a potem drugie dziecko i znowu macierzyński, i znowu on będzie musiał płacić za urlop wychowawczy, ekwiwalent. Więc jak spowodować, jak zbudować prosty mechanizm, żeby kobiety były chętniej zatrudniane, a nie z takim zawsze drżeniem rąk, długopisu i potem na plecach przedsiębiorcy? Powinien być element polityki takiej agresywnej, demograficznej państwa, do której my wzywamy rząd od dawna, żeby się tym zająć. To powinien być system różnego rodzaju ubezpieczeń, żeby kobiety przede wszystkim, już to mniejsza o pracodawców, ale bardziej chodzi o kobiety, żeby się nie bały rodzić dzieci, tak? W tej chwili z tych badań, które my prowadziliśmy, to główną przeszkodą w decyzji o drugim dziecku, bo z pierwszym dzieckiem tam w Polsce nie ma problemu, jest problem z drugim. Są względy bezpieczeństwa ekonomicznego i tutaj wydaje mi się, że konieczne byłoby taki system ubezpieczeń dla matek, który by automatycznie też odciążył przedsiębiorców. No ja akurat... To trochę takie socjalistyczne, co pan powiedział. Nie. Ubezpieczeń, system opieki państwa. No to czy nie ma prostszych... Nie mylmy mądrej polityki społecznej z socjalizmem. To są różne rzeczy. Możemy nie robić socjalizmu i nie będzie Polaków po prostu i tyle. No i tak się to skończy. No, bo jesteśmy w katastrofie demograficznej i powinniśmy coś z tym robić. Dzietność 1-3 to oznacza upadek czy cofanie się naszej cywilizacji po prostu, populacji. Jeżeli coś zrobiliśmy 500+, jest to pierwszy jakiś tam krok, ale no rząd jest teraz cały pełny zadowolony z sukcesu tego programu, natomiast no ten program to ledwie 400 tysięcy urodzeń. Gdzie w latach 50-tych, 60-tych było 800 tysięcy urodzeń, więc to nie jest żaden powód do zadowolenia. Oczywiście jest to, ja to popieraliśmy od początku nasze środowisko, ten program, ale to jest pierwszy krok i tutaj powinny kroki być następne, łącznie z tymi, które odciążą właśnie pracodawców. Ja akurat mam taką mam takie biznesy, że mam skłonności do feminizowania tych firm. I tam ja dużo tych kobiet zawsze zatrudniałem, no ale taki rekord to 5 lat nie oglądałem i musiałem płacić. No. Miałem taką samą sytuację. Miałem taką samą sytuację, co kosztowało mnie jako pracodawcę bardzo dużo. Już oddaję panu głos, panie Krzysztofie, ale to też w tej sprawie właśnie tych kosztów przedsiębiorcy związanych z zatrudnianiem kobiet. No bo musiałem płacić ekwiwalent za te wszystkie lata, bo pamiętajmy, że jak jest na wychowawczym kobieta, to trzeba ekwiwalent urlopowy płacić, więc nie pracowała, a ekwiwalent płaciłem, więc drodzy państwo, po tych 5 latach, a miałem 2 takie przypadki wśród moich paruset zatrudnionych w karierze życiowej, i to
było, proszę państwa, kilkadziesiąt tysięcy kary za zatrudnienie kobiety. No ale właśnie, czy pan ma jakiś inny pomysł na to, żeby pobudzić dzietność, a jednocześnie może mniej socjalistyczny, może mniej związany z rozdawnictwem państwa? Znaczy, jeszcze raz, nie nazywajmy tego socjalizmem. Możemy to nazwać od biedy etatyzmem. Natomiast socjalizm to jest centralne planowanie w gospodarce i kwestionowanie roli własności prywatnej i rynkowej wymiany dóbr. Utrzymajmy się pojęć. Praktykowanie przez państwo jakichś polityk społecznych nie jest socjalizmem. System ubezpieczeń społecznych był tworzony zgodnie przez prawicę i przez lewicę. W tej chwili to, że liberalizm skrajny nazywa się prawicą, to jest po prostu semantyczne nieporozumienie i element jakiejś, powiedziałbym, propagandy politycznej. Tak ja to odbieram, już utożsamiając prawicą, jednocześnie popieram mądrą politykę społeczną, która właśnie odnosi się do takich problemów, o jakich tu mówimy. Co do tych kosztów przedsiębiorcy, jest to jeden z chyba tysięcy absurdów, które mamy w naszym systemie ubezpieczeń społecznych i podatków. Właściwie jaka w ogóle stoi za tym racja, że państwo przerzuca koszty opieki, bo tak to trzeba nazwać, nad kobietą, która poświęciła się wychowaniu dzieci, na przedsiębiorcę. Wydaje mi się, że to po prostu państwa, a nie inwestycja tego przedsiębiorcy. Nie nazywajmy tego inwestycją. Tak to postrzegam. Nazywajmy to obowiązkiem opieki, po prostu ten ekonomocentryczny język, który wszędzie się chce dopatrywać inwestycji i później jeszcze rozważać stopy zwrotu z dziecka, to mnie brzydzi po prostu. Musimy oduczyć się i zacząć mówić o mądrej polityce, a nie wszędzie widzieć tylko wskaźniki ekonomiczne. Natomiast jeszcze raz to powtórzę. Jakie jest w ogóle uzasadnienie? Wydaje mi się, że jest to forma ukrytego opodatkowania przedsiębiorców i po prostu mądry rząd powinien natychmiast to wycofać, jeżeli w ogóle te dzieci mają się rodzić. Przedsiębiorcy mają czuć się dobrze traktowani przez państwo, bo przecież dlaczego nie? Ileż to już w tej sprawie było do rządu petycji? Mojej! Prawda? I jakoś ciągle nie udaje się przeforsować ani w stowarzyszeniu pana przewodniczącego, ani w moim, nie udaje się w zetknięciu z rządem. Mieliśmy taką przedsiębiorczą podobną platformę przez 8 lat przy władzy, aż dziwne, że się tym nie zajęła. Mieliśmy jakąś tam komisję Palikota zajmującą się tymi rzeczami przedsiębiorczą. Pan tu sobie żartuje, a my o poważnych sprawach. No i właśnie tak to jest, ale... No ale mamy teraz Ministerstwo Przedsiębiorczości właśnie. I mamy dobry rząd, więc może będzie dobra właśnie zmiana. Panią minister przedsiębiorczości, czy znowu odbijając trochę od głównego tematu, czy nie zdaje się panu, że troszeczkę jesteśmy ofiarami tej zasłony dymnej? Konstytucja biznesu od 2 lat pozostaje no bardzo słabym instrumentem. Dopiero co została uchwalona. Niewiele z niej, no tak, ale od 2 lat już, pamiętam Rzeszów 2 lata temu, to tam była. Panie redaktorze, na tym polega polityka, że żeby coś zrobić, tak, to się o tym najpierw mówi. Tak, odcinamy po małym kawałeczku, ale jeszcze tylko jedno, zanim zobaczymy film i znowu wrócimy do tematyki feministycznej, drogie panie, oglądajcie to wideo, ale właśnie, czy nie jesteśmy troszeczkę ofiarami takiej zasłony dymnej? No Ministerstwo Przedsiębiorczości, prawda, konstytucja biznesu, a konkretnie co przedsiębiorcy zyskali na polityce rządu? No poza tym, że udało się ściągnąć więcej podatków, co przedsiębiorcy z tego mają? Ta likwidacja PESEL-u, tak, zapowiedziana. Proszę? REGON-u, bardzo przepraszam. No co jeszcze, ta amortyzacja troszeczkę na wyższym poziomie. Czy to są tak przełomowe elementy, które mogą zasłużyć sobie na nazwisko, na nazwę konstytucja biznesu i na skalę działania Ministerstwa Przedsiębiorczości? Czy jakichś rzeczy przełomowych nie ma? No przełomowe rzeczy są też w ordynacji podatkowej i w systemie podatkowym. Natomiast no, bez wątpienia. Ale to nie na rzecz przedsiębiorców chyba są te regulacja zmiany. Regulacja z tej konstytucji biznesu, ta główna, mówię tutaj o prawie przedsiębiorców, jest jednak zdecydowanie lepsza od tego, co jest teraz, tak? Czyli no tutaj to już nawet ktoś, kto nie lubi tego rządu, no to no jednak no nie powinien. Jest to coś, może nie jest to idealne, nie jest to raj, ale jest lepsze od tego, co jest teraz. No więc zwalczanie tego, czy no jest takie, wydaje mi się, słabe. Natomiast rząd, niezależnie już od regulacji, no z paru praktyk się jednak wycofał. Ja chcę przypomnieć, że my prowadziliśmy dużą walkę z panem wiceministrem Kapicą, który chciał zniszczyć polski przemysł skażania. Jest w studio pan Kaźmierczak? Jest temat pana Kapicy, bardzo dziękuję. Który chciał zniszczyć polski przemysł skażania alkoholu na cele przemysłowe. No jak PiS doszedł do władzy, to jednak się wycofał z tego wszystkiego i te firmy zostały ocalone. To nie było może głośne i widowiskowe.
też rząd nie podejmował działań, zaprzestał działań tak naprawdę, które też wymyślił Kapica, czyli nagła i podstępna zmiana interpretacji podatkowej bez zmiany prawa i naliczanie odsetek 5 lat wstecz. No, tego typu praktyki. To, co pan mówi, trochę mi przypomina tą historię, że co zrobić Mosze, jak masz za ciasno w domu. No, kup sobie osła, bo faktycznie jak potem tego osła myśmy wyrzucili przez okno, to odetchnęliśmy z ulgą. Mamy lepszy rząd, bardziej działający na rzecz przedsiębiorców, ale zgodzi się pan ze mną, że przełomu nie ma, że ciągle istniemy w sferze PR-u i marketingu rządowego, a na takie konkrety, na mocne prawo, no, na coś, co... Z mojego punktu widzenia wycofanie się przez rząd z tych takich bandyckich praktyk naliczania 5 lat wstecz podatków na podstawie zmiany interpretacji, to jest przełom. Rozumiem, więc dla krótkiego oddechu pokażmy, jak to było w PRL-u, żebyście sobie państwo przypomnieli, jak te 2 albo 3 osły w domu uzupełniały wolną przestrzeń, a potem jeszcze wrócimy do komentarza na temat praw kobiet, żeby w ten sposób zakończyć to wejście, tą część naszego programu, drodzy państwo, wideo z czasów PRL. Mistella i Lacrima, tak zwane kobiece wina dyżurne. Przy ich pomocy, dodając po goździku nalepka, odfajkowano w niektórych instytucjach Dzień Kobiet. W przygotowaniach do święta uczestniczył czujnie główny księgowy. Odmierzać dokładnie, bowiem, cytujemy autentyczny okulnik pewnej instytucji, pieniądze na powyższe wynoszą po 5 zł na kobietę. Mile panie, proszę ustawić się w kolejce. Odbiór goździka przymusowy pod groźbą sankcji dyscyplinarnych. Proszę jeszcze nie odchodzić, uroczystość trwa. Według tegoż okulnika, cytujemy, z gotówki należy następnie rozliczyć się pokwitowaniami. No co jest, proszę koleżanek, czym chata bogata? Pijcie, bawcie się! Zdrowie pani po raz pierwszy. Ech, nie żal nawet człowiekowi tego społecznego poświęcenia. Komu to przeszkadzało? Dlaczego teraz w polskich firmach nie może być takich przyjemnych spotkań, tego rodzaju darczyństwa w Dniu Kobiet, miłej atmosfery, której towarzyszy alkohol? Co się stało? Co się stało takiego, że państwowa polityka nie spodobała się przedsiębiorcom w latach 90. i 2000. i od tych wszystkich obyczajów może nieco do nich wracamy, ale na dłuższy okres jednak odeszliśmy. Jak pan myśli? Nie do końca wiem, o jakich obyczajach pan redaktor mówi. Oglądaliśmy tutaj wideo. To jest czas, w którym ja tych czasów dokładnie nie pamiętam, więc nie jestem w stanie skomentować zmian, jeżeli chodzi o to, jak wyglądało to w tej chwili, a wtedy w przedsiębiorstwie. No to było uznane za święto socjalistyczne, pamiętamy, i z taką niechęcią przez wiele lat, przez wiele... Ale była okazja do wypicia, no bo redaktor to nie rozumie życia, no to socjalistyczne, niesocjalistyczne, no ale wypić można, tak? No, a teraz już nie ma jak. Prawda? No teraz nie ma jak. Jak wypić się, mogłoby się skończyć tragedią w każdej firmie, więc pewnie to był ważny powód, dla którego zrezygnowano z tego rodzaju obchodów. No ale rajstopy, tulipany, może tulipany. Rajstopa dzisiaj przestała być atrakcyjnym towarem. Tak. Tulipany się utrzymały. Utrzymały się. Czy panowie, z tego, co dzisiaj widziałem, były bardzo... Czy panowie popularne dzisiaj też obdzielali swoich współpracowników, sobie współpracownice i kobiety tulipanami, panie prezesie? Znaczy ja nie organizuję tego takiego życia towarzyskiego we firmie, że tak powiem, ale to się dzieje spontanicznie i to nie jest obchodzone Dzień Kobiet, mimo że firma jest sfeminizowana. A pan uważa to święto za socjalistyczne, czy honoruje je?
Nie mam takich uprzedzeń. Ja się wychowałem, Dzień Kobiet był zawsze się go jakoś bez jakiejś wielkiej, ogromnej skwapliwości, ale jednak jakoś honorowało w jakiś drobny sposób i nie mam z tym jakiegoś specjalnego problemu. Czyli, drodzy państwo, wygląda na to, że 8 marca jako święto przetrwa i będzie rosło w siłę, będzie coraz bardziej atrakcyjnym, wydatnym w naszych kalendarzach i w dniu marcowym świętem obchodzonym przez miliony Polaków. I dziś takie święto właśnie mamy, honorujmy je zatem, jeszcze mamy parę godzin. Ja bardzo dziękuję, tak, panie przewodniczący. Kwiaciarki, kiedy jest większy biznes, czy walentynki, czy dzisiaj? Teraz? Tak, to powiedziała, że teraz, trochę teraz. No to mamy konkret, pan Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców Pracodawców, pan Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy, byli dziękuję moimi bardzo. Gośćmi. Bardzo dziękuję, proszę państwa, przed nami kolejni goście, zanurzymy się w temat marcowy, zanurzymy się w historię. Świadkowie historii zaraz tutaj u nas, pierwszym z nich będzie profesor Tadeusz Iwiński, który był, moglibyśmy powiedzieć, chyba po drugiej stronie barykady w stosunku do komandosów, do opozycji, do ludzi, którzy byli dziś czczonymi bohaterami marca, ale opowie nam to, czego być może z innych ust nie usłyszelibyśmy. Piotr Barukowski, zostańcie z nami, za chwilę profesor Iwiński i Marzec 68.